Cześć, z tej strony Marcin, witajcie na kanale Grill 360. Znajdziecie tu ciekawe inspiracje na dania z grilla. Prezentujemy własne przepisy, jak i potrawy ze znanych książek o grillowaniu. Chcemy pokazać, że grillować może naprawdę każdy. Zapraszamy! Dzisiaj będziemy dla Was robić jagnięce koftę z sosem jogurtowym z Wielkiej Księgi Webera. Jagnięcinę mamy już przygotowaną, pokrojoną w kostkę. Będziemy ją mielić na fantastycznym sprzęcie z KitchenAida, który właśnie przydaje się do mielenia mięsa, do wałkowania makaronów, do wyrabiania makaronów, do ugniatania ciasta na pizzy, na przeróżne ciasta słodkie. Więc myślę, że świetnie sprawdzi się w tym przepisie. Do tego mamy mieszankę przypraw, czyli cebula, którą zmielimy razem z mięsem, czosnek, kolendra, mięta, mielona kolendra, pieprz czarny, pieprz cayenne, papryka słodka, sól gruboziarnista. W przepisie był jeszcze kmin rzymski, akurat niestety go nie znaleźliśmy, więc robimy bez tego składnika. I na początku zaczniemy sobie od mielenia mięsa, potem dodamy przyprawy razem jeszcze z wcześniej z cebulą. Mięso mamy już zmielone. Ogólnie jeśli chodzi o cebulę, w przepisie jest, żeby zetrzeć ją na tarce na grubszych, bo cięższych oczkach. My to zrobimy na tym sprzęcie, ponieważ jest bardzo dobry do takiego użytku, żeby zaoszczędzić czas, i zmieszamy zresztą przypraw. Mięso razem z cebulą mamy już zmielone. Teraz możemy dodać mieszankę przypraw. Ok, mięso mamy już połączone z przyprawami. Teraz przesmarujemy delikatnie tackę oliwą i podzielimy na kilkanaście równych kulek, które potem nabijemy na szpadki do szaszłyków i wrzucimy do lodówki na około od godziny do nawet 8 pod lekkim przykryciem folią, żeby troszkę stwardniały, nabrały więcej jakby smaku, zapachów, tych walorów smakowych. No i potem najważniejsze i chyba najsmaczniejsze, czyli grillowanie. Nie zawsze musicie się stosować do przepisu, szczegół do szczegółu. Możecie sobie przygotować więcej kulek, możecie sobie zrobić już taki kształt, żeby bezpośrednio to nadziać na patyczki do szaszłyków. Mięso mamy już gotowe, więc możemy założyć na to delikatnie folię spożywczą i wstawić do lodówki od godziny do 8, może nawet tam spędzić. Więc tutaj są różne preferencje, zależy od tego, jak głodni jesteście. Folią najlepiej zawinąć dość szczelnie, szczególnie jeśli chcecie, żeby to mięso przeszło jakby swoimi smakami, przyprawami, a nie jeszcze jakimiś dodatkami z lodówki. Stawiamy do lodówki i bierzemy się za sos. Teraz do naszych koft zrobimy sos jogurtowy z przyprawami. Wrzucamy najpierw jogurt grecki, świeża posiekana mięta, czosnek, dodamy też odrobinę pieprzu i soli. I dosłownie delikatnie sosu chili. Mieszamy wszystko razem i tak samo na czas marynowania mięsa w lodówce wstawiamy taki również sos do lodówki. Jeżeli ktoś lubi więcej ostrości w swoich daniach, można dodać oczywiście więcej chili wedle uznania. Zawijamy i sos ląduje do lodówki. Wszystkie trzy paniki włączamy. Czekamy, aż się rozgrzeje do mniej więcej 200-230 stopni. Grillować będziemy jakieś 8-12 minut metodą bezpośrednią. Też trzeba uważać i czasami sprawdzić, przewrócić nasze koftę zależnie od ich grubości. W międzyczasie jeszcze delikatnie przesmarujemy je oliwą i jedyne, na co czekamy, to rozgrzanie grilla. Palniki zmniejszamy delikatnie, żeby pozostała nam temperatura 200-220 stopni, 230, tak jak w książce. I wrzucamy nasze kofty na grilla. I tak jak wcześniej mówiliśmy, grillujemy od około 6-8 minut. Jeśli macie większe kawałki, możemy je sobie zgrillować również z każdej strony. I zobaczcie, tak wygląda nasz gotowy produkt, który zaraz będziemy oczywiście degustować. No i co, najważniejsza degustacja. Jest naprawdę pycha, więc myślę, że śmiało możecie wykorzystać ten przepis Księgi Webera.
Tak, w celu potwierdzenia jest naprawdę przepyszne. Jeśli chcecie, żebyśmy zgrillowali wam coś więcej, coś może nie z księgi Webera, możecie komentować. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie. Ja się już z wami żegnam, bo ktoś ten talerzyk musi wyczyścić. Na razie, do następnego nagrania.